Witam wszystkich. Patch 10.6. Prawdziwe TFT galaktyczne. Nic o tym nie wiem praktycznie. Tylko wiedziałem, że są Star Guardiany, więc robimy wszystkie Star Guardiany. Nowy set oczywiście. Nowe dodatki jakieś. Dodali te nowe efekty, że na mapie będą, że każda rozgrywka się powinna różnić, bo jest w innej galaktyce z tego co widziałem. Bardziej mi chodzi o te nowe sety i tak dalej. Nie wiem co z przedmiotami, czy się przedmioty pozmieniały. Nie nagrywałem długo TFT, bo właśnie czekałem na to. Zoe jest Star Guardianem pewnie, co? Ja bym chciał Zoe. Pieprzę od Zoe. Zakosił mi. Dobra, wezmę to. Pamiętam, że te dwie rękawice grę wygrywały, bo to były trzy przedmioty. Za jeden przedmiot robisz trzy przedmioty, no. Więc wezmę te dwie rękawice. Czym jest Caitlyn? Pewnie snajperem jakimś. Więc na surowca to gram. Więc może to nie jest najmądrzejsze? Czym jesteś? Chrono. All allies gain attack speed every 4 seconds. Dobra, od dwóch się już stakuje. Za 2, za 3, za 4. Jeszcze TF jest z jedynki. Sniper. Sniper jest Ashka za 3. O! To masz pewnie max atak wręcz, co? Okej, teraz nie zobaczę. Już to jest zły przedmiot na sobie w takim razie. Fiora jest cybernetykiem. A jaki dam jeden przedmiot? Atak damage dostaje, a Blade Master? No to wiadomo, Blade Master już był i dwa końce. Blaster Space Pirate. Boże, znowu uczenie się tej mety, to jest tragedia. Czym jest Leona? Vanguardem? Dobra, kupię wszystko na razie. Zoe, what's your name? Vanguard. Bonus armor dostaję. Dobra, to są knighty albo te takie. Jak oni to nazywali, jakoś armorzy. Cybernetyk, też jest cybernetykiem. A ile co muszę cybernetyków? Trzech muszę mieć, żeby to miało sens. Targujemy, co dostałem? Mana replenishują, tak? Tak, jak rzucam spell i sorcery, dobra, spell damage. No to mniej więcej wiem. To nam daje ten łuk taki, no. O, kolejny Star Guardian. No tu nam wchodzi babka. Więc to złożymy. Protektor. To jest protektor? Nie, Vanguard. To czym się różni? Co jest protektor? Szkoda, że nie mogę zobaczyć teraz. Nie wiem dokładnie. Kane już jest. Czemu się już z Kane'em bijemy tak szybko? Mogę wziąć Fiorę? Ja bym wziął tych cybernetyków. Weźmiemy Fiorę. Tylko jakiś przedmiot trzeba dać tej Leonie. Pewnie dam jej to tutaj z tego. To powinien sprzedać w takim razie i wziąć Zoe chyba. Znaczy może hajs doleci z tego. Bo wiecie, bo lubię początki tych gierek, bo jest śmiesznie w miarę. Co to jest? Mana River. A ma Vanguarda kolejnego. Był trzeci chrono dla mnie. Void, Protector. No, stać taki przedmiot, którego nie chciałem, żeby dostał. A cybernetyki muszą być trzy, czyli Lucian jest kolejnym cybernetykiem, którego muszę patrzeć, albo Fiora. A TF był sorcererem, Jezu, no nie wiedziałem, że TF byłeś sorcererem, sorry. Co robisz? Sleepy, masz babla na tym. A co robi Fiora? Barierę tworzy. A Poppy level 2, dobra, przebije się przez to? Nie, chyba się nie przebije. Ty masz paradę, widzę Poppy, widzę, że ma tarczę. No League of Tanks na razie, ale ma Zoe level 2. No wygrywam, bo zlevelopowałem. Space Pirate co robią? Co? Że więcej golda dostajemy ze Space Pirate'ów? Darkstar Mystic, ja pierdzielę. Co robi Darkstar niby? Cybernetic Brawler. Jest jakiś Vanguard? Jest Poppy. Warto dać przedmioty im teraz, nie? Bo oni dostaną dodatkowe statystyki teraz, jak mają przedmiot na sobie chociaż jeden. Tak bym to jakoś zrobił chyba. O, tak może być. Darkstar... Szkoda, że nie mogę na tym zobaczyć, co oni robią. A mogę tak zrobić, no. A, jak zagrał spela, to się leczą. Darkstar co? Jak umrą, to dają buffa. Okej.
Ale że to jest broken, bo i mają 350 zdrowia. Ile mają, jak mają przerwę na sobie i 35 ataku? Chyba nie byłoby wylewlapować tą fiorę. Mystiki to mają obronę od magii, nie? Na przykład co Dariusz, magii lotynę. Czyli dobijacz taki, no w sumie fajne jak dobija normalnie. Tych snajperów mi daje, widzę. Przechodzimy tutaj na siódemkę. Brawler to jest Malphite, widzę. Malphite jest za jednym? Nawet go nie widziałem. Blade Masterzy, Zaya, Shen, Yasuo. To już chłop wyszedł, ale wrócił, tak? Nie, na razie wygrywam, więc jest chyba okej. Tylko szkoda, że Fiorze dam te przedmioty. No ale to mogę zrotować zawsze. Nie wiem, czy chcę iść w tych cybernatyków. Jakby mi Lucian doszedł, to pewnie bym Fiorę wywalił, tak mi się wydaje. Czy ja tu mogę przejść na 10 golda? Dariusz jest za 2. Sprzedaję to, nie mogę przejść. Gryf jest Space Piratem, tak? Czyli dostaję więcej golda, jak dobiję. Już Zaya na level 2, ale mam mało tych, mam tylko Leone na level 2. O, to będzie luzik, ta Zaya to chyba. Trochę spela zmarnowała ta. Storm of Blades, Attack Speed. O, to może być fajnym carry ta Zaya. Protektor? Nie, awangardów jakbym co szukam. Czyli co jest jeszcze awangardów? To jest Jax? Co to jest? To jest Jace na pewno. To jest Wukong chyba. Czemu są same łuki? Co to już zrobili jakiś ten? Jak się to teraz zmieniło, że są te same przedmioty, żeby się nikt nie kłócił? I tylko jednostki szukamy? O, to jest ta nowa Lux, ładna. To ja chcę z tego? Nic z tego nie chcę chyba. Nie wiem, czy to Lux jest. Ale jest Ari, widzę. Ja bym wziął Lux, bo droga jest. O, też tak zrobił. No to my się wymienimy pewnie po... A ja wiem kim, a Anka to widziałem w trailerze, a Anka jest... Anka, Rumble i ktoś jeszcze chyba, i Zix chyba. Mogą się w takiego mecha przemienić na początku, jakich trzech macie na stole. Kurde, fajne to jest, początki TFT są zawsze spoko, więc sobie chyba teraz sobie pogram trochę. Bo potem powstanie meta, ludzie będą tym samym grać. Brawlera mam, jeszcze jakimś rebelem jest w ogóle. Co to jest za przedmiot? Tu musiał level up pójść, tylko co ja chcę dorzucić. Dlatego... Tylko na razie takie golemy, taki golem team zrobiłem. Co się dzieje z tym? Jakiś... Co tutaj strzelaj, no? Tutaj powinny być chłopy. Strzela jakimś promieniem. Wszystkich trafi. Rebel Blade Master. Ja bym tutaj chciał na 10 man. Dobra, bez Star Guardianów sobie chyba podziękujemy już. Tam jest tych takich Star Guardianów. I Mastery wezmę, tego wywalę. Nie, na razie wygrywa, nie wiem co się dzieje, ale... A, jeden przedmiot muszę dać na Leonę, żeby ona dostała dodatkowe statystyki, tak? Ja nie wiem, czy ja chcę łuk chcę jej dawać. Bo to jest pewnie... No, Rapid Fire, ale tego nie chcę robić dla niej. Sona jest Mystykiem. Ashe jest snajperem, Darkstar snajper. Kurde, dużo jest tych Blade Masterów z rebelii, bo ty też jesteś rebel Blade Master, no? Dostałem shielda i więcej obrażeń. To w sumie fajny dodatek do tej fiory by to był, więc na razie poczekamy jeszcze, pomyślimy. Nie, na razie mam po prostu team golemów. Stań tak, bo ty będzie... A nie masz tego strzału już, to jest stań tak. Jak przegram, to coś muszę sprzedać do 20. Spróbujmy teraz pójść w ekonomię. Bo ja niby wygrywam, ale nie czuję się mocny w ogóle. Na przykład z tym będzie ciężko chyba wygrać. Bo mi otoczyli fiorę. Na tej paradzie dalej dużo tankuje. Tam wjechał w Lucian, ale to nic nie dało. Jaką Malphite majerkę, co ty robisz? Energy Shield. O, mój team golemów już nie działa tak dobrze. Rebelów muszę mieć trzech? O, Fiora nareszcie, no. O, Vanguard Space Pirate. Space Pirate to byli ci, co więcej dobijali, tak? No nie wiedziałem. Czy teraz mogę tą wywalić, tak? Tak, mam tę już umiejętność. To są golemy, czyli to jest to samo, widzę, co zawsze. Tylko samych melasów mam, to mnie trochę martwi też. Dwa rebele i dwa Blade Mastery, no to ja sobie o tym byłby spoko dodatkiem.
Nie wiem, czy to... Nie, potrzebuję jakichś range'ów teraz. Może tych snajperów bym pobrał? Albo tych blasterów, tylko w ogóle nie wiedziałem tych blasterów, co oni robią. Łuk, co to było? Giant Slayer. Jednostki dostałem. O, Vi mi skoczy nawet, bo to jest nawet fajnie. Wziąłbym snajperów, jakiś mecha pilot infiltrator. Co robi infiltrator? Co robi infiltrator? Ja nie wiem. A, że skacze do tyłu, dobra. Czekajcie, muszę teraz to pomyśleć, jak to zrobić. Tu jest Fiora, tu jest Jace. Kto jest tym? Ty, Lonka, potrzebujesz jakiś przedmiot, nie? Nie wiem, weź to. Ustawcie się tak jakoś może. To jest pirata, czyli co, musiałbym teraz tak... A, jeszcze ten jest. Gangplank. No nie ogarniam za cholery, nie? Mógł wziąć tego do Space Pirata kolejnego, Dariusza. Widzę, że dużo tych Yasuo siedzi. Może tych symulatików pójdziemy? Ale to jeszcze Luciana nie widziałem. Irelia jest za 4 i jako jest za 5, to będzie ciężko to znaleźć. Na razie wygrywam, nie wiem co się dzieje, ale jest wygrana na razie. Tylko jeśli czegoś się nauczyłem w TFT, że można szybko bardzo spaść. Ja mam snajperów teraz poszedł. Bo mam frontlane kozacki teraz na ten moment, więc tylko bym potrzebował obrażeń z tyłu jakiś. Suo level 2. Za co cię mogę wymienić? Ty jesteś wanguardem, to cię chyba chcę zostawić. A on jest, muszę pamiętać, że on jest tankiem ten Jace. Level up i rzucić dwóch tych? Jakoś tak to zrobić? Co rebele mi dają? 7-8 sekund shielda dostają, dobra. Mój rebel jest mystykiem Sona. Co tam jeszcze jest z rebelów? Zapięcie jest Aurelion Sol i Ziggs jest jeszcze. Co mnie tak zabija? Lux mnie zabija, dobra, no wiadomo, że Lux zabija. Jak nie chce was zabija, to Lux. Nie wiem, na razie jest wygrywany. To wywalę, tego nie złożysz, marnuję pieniądze tylko. Mogę kupić w sumie tą Sonę. 3 Blitzcranki. Chrono Brawler. Tylko rebeli stracę wtedy. No, nie wiem, czy chcę tracić rebeli, ale musi mi kupić tego Blitzcranka, szczerze mówiąc. To jest level 2. Na razie mam polepszane te jednostki w miarę, to jest dobre. Słowo kupować? O, jest ten Malphite, mi jeszcze nie wskoczył. Zobaczymy, przetestujemy sobie, jestem ciekawy co on zrobi. No co, już jakieś kontry są, że Dariusza będę hukować. O nie, Jinx jakaś z przedmiotami, ale level 1 na szczęście jeszcze. To robi Jinx? Get excited. Jak zabije Nami, no bo to tak, jak to stara, ale Vi się za nią bierze, widzę. I oni golda dostają z tych Space Piratów. Ej, to może być fajny build, no, bo oni dużo pieniędzy mają. Ja tak się wypierdzielam z tego golda. Bo Blitzcrank zawsze się w starym TFT przydawał po prostu. O, teraz są różne przedmioty. Czyli na pierwszej karuzeli są zawsze te same przedmioty. Ja potrzebuję... Nie wiem, co ja potrzebuję, szczerze mówiąc. Druga łezka może. Chciałem tych snajperów, jeśli to tam... A sprzedałem już tą Aszkę, to tyle z tych snajperów. A jest fajne w sumie... Aszka jest fajnym przedmiotem, więc chyba ją wezmę, jeśli ma być szczery. Bo Hurricane'a mogę na niej złożyć. Jeśli działa tak jak ta stara Aszka. O, oddam mu ryby, ale spoko. Wiecie, tutaj nieważne, że teraz wygrywam, bo w TFT jest tak bardzo często, że ktoś dojdzie już do swojego buildu, to potem cały czas wygrywa, nie? A jak mój build przestanie działać, to ja potem cały czas przegrywam. Tak powiedział, o, to jest ten mech pilot, to jest to właśnie. Co robią Valkyrie? Może krytują i też do tyłu skacze, dobra. Yasuo mi wejdzie jakiś za 10 poziom zaraz. Dobra, robimy tak. Tu robimy taki kółko wzajemnej adoracji dla tego, co przyciągniemy. Jodas Rebela potrzebował. Co to jest tych rebeli? Ta Sona, Ziggs, Jinx. A Jinx jest snajperem? Fajnie byłoby Jinx zostać w takim razie. O,
No, też ma Blitzcranka. Blitzcranki się zhukują, widzę. Jak Caitlyn złapie za ryj. O niego chyba jest real, jest ważniejszy. Ale Wukong się obsłonił, nic nie zrobił ten Wukong. Shen ma tą zonę swoją. Co masz za przemiot w ogóle? O, dostaję manę dodatkowo, muszę patrzeć na te przedmioty, bo na co tury dostaję losowe przedmioty. Ja nawet nie wiem kto wygrywa, kto najmniej co. To jest Fiora wygrywa, dobra. Yasuo, level 3 idziemy, Yasuo. Star Guardian, Mystic, Space Pirate, Vanguard. Zobaczmy tych mech piratów, popatrzcie, ja miałem coś takiego, że ich jest trzech? Stworzę jakieś super mecha. I oni jeszcze wracają do walki potem. No na ziemi kasę oszczędzą. Wszyscy ci cybernetycy mają przedmiot na sobie, więc okej, są silniejsi. No nie ma co dać statika Leonie, no nie będę trollować. Ale nam tu jest Yasuo na level 3 wchodzi, więc może jakieś przedmioty w niego bym zatrzymał. Bo miałem plan taki, że tych snajperów zrobię. Bo to jest fajny przedmiot na Aszce. Aszka, masz tam zdolność jak wcześniej, że po prostu strzelasz? Nie, to Saro rzucasz po prostu, dobra, to może trochę gorzej. Nie wiem, ta Fiora karuje z tym przedmiotem. Ja no mówię, no, dwie łapki składajcie i ten przedmiot karuje, no, nieważne komu to dacie, no. Fajnie, Fiora, jedynkowa postać tak zapieprza. A w Rebelii to czego mi brakuje? Ziggsa z pierwszego poziomu, tego jeszcze nawet nie widziałem. Shen jest Blade Masterem. Co, ja mam wszystkich tych początkowych Blade Masterów? Mam, a Zaya jeszcze jest Blade Masterem, no nawet jej nie widziałem. To mi pasowało z tą... z Irelią. Weźmiemy Shena, na razie możemy brać i tą. Coś z tego chcemy sprzedać? Ten Jace, no nie wiem, jest niby Vanguardem, ale... Jaki nam był jeszcze Vanguard? Jax i Małpa. Dobra, sprzedamy go na razie. To też, bo te rebele raczej nie pójdziemy. Przedmiociki, zobaczcie jakie dostałem. Kolejna rękawica. Bernatic Blaster. A, czy są jak te Gunslingerzy. I co, mogę wywalić teraz na przykład tą? Leonę zamiast Luciana? No chyba jak level up będzie, nie? Teraz bym włożył Malphite'a. Najpierw żadnych nie ma. No to nie ma sensu tego dawać. Nie wiem co z tymi przedmiotami zrobimy. Też ma Fiorę. Luciana Zary złapał Blitzcrank. Dobra, Arka Shena. A to wtankuje ta Leona, ale obsrała się. Mastery jeszcze jest level 1, no. Czemu jest tak cicho te dźwięki, też teraz założyłem. Ja nie wiem co się dzieje, ale wygrywam, więc spoko. Nie wiem co się dzieje i wygrywacie, to jest okej. Okay. Bo ja lubię tak odkrywać, no nie lubię z poradnikiem chodzić do gry i kupować to co mi każe. Ja lubię sam sobie odkrywać. Dali mi takie postacie, to składam. O! Irelia chciałem. Void Sorcerer? Co robi Void? True damage. No pewnie Cho'Gath i coś tam jeszcze jest. Mana Riverem jeszcze jest. Ja bym ją wziął, czym jest Mastery? A jest Rebelem Mastery, nie mogę go wziąć. A zamiast Leony mogę ją dać. Czy jakoś lepiej ustawiamy pomału, czy co? A gdy masz R-kę w ogóle? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ta Fiora mi karowała te gierki. Yasuo, widzę, że w przemioty chłop sadził dużo Yasuo. Yasuo został schwytany za ryj. Dalej ta Fiora karuje? Waj teraz. Luciana nie ma miejsca. Ty jesteś protektorem, serio? Neko jest protektorem? Nie ma miejsca już na stoliku. A wziąłbym Luciana. Wtedy by będzie jednego cybernatika tylko brakować. Jest to Echo. Chciałem tą Jinxa, już jest za późno chyba. Na razie to zostawił tak jak jest.
A te aszki się przedmiot marnuje na aszce, no? I na Leonie teraz też się ta łezka marnuje. No gram kupę, ale na przykład złapałem Lux za mordę. Ale nikt się nie sfokusował i mi zestunowała dwóch chłopów. Co to był? Arakan ma takie coś. Żeby pierwszy luz w końcu? I musiałem się zacząć martwić? No, pierwszy luzik. Chcesz taki problem macie, żeby tą Lux zabić? Szakowy jokes on you! Postaci, coś tu. Kim był ten? Kto był tym Sebanatikiem ostatnim? Eko. No nie ma Eko. Ja chyba pójdę w level i poszukam Eko, wiecie? Z przedmiotu to mam same łuki, nic innego nie dostałem. Jest ten. To widziałem na filmiku tego Aurelion, że on sobie lata po prostu i zabija wszystkich. Baroda wezmę, już nie wezmę nic, to wezmę karmę. To chyba Morello mogę zrobić? Zostawili śmieci. Ale muszę jakoś fajnie przejść teraz w late game, nie? Bo mam HP, więc mogę więcej czasu na to zużyć. To już jest smok? Nie, są raptory dopiero. Kurde, dopiero raptory? Ty, Joshua. Dobra, te snajpery idą w tyłek. Z tymi snajperami nic nie zrobimy. Joshua kupujemy na pewno. I expimy, bo szukamy eko. Czy ja mam jakiegoś brawlera? Jaki są inni brawlerzy, żebym tego Malphite'a zastąpić? A w sumie nie musi być. A nie, bo rebele wtedy nie ma rebelii, no tak. Aurelion Sol jest rebelem. Odporność na magię. Ja bym to musiał pozostawiać dla tych, nie? Dla tych cybernatików potem. Zrazary i złapany. No już będę przegrywać teraz cały czas, mi się wydaje, bo mi się nie wydaje silna ta moja drużyna, wiecie? Taki mam problem. Oczogaz ma takie kły jak kiedyś, widzę. Jak będzie Yasuo level 3, to na pewno w niego przedmioty włożę, ale to jeszcze dwa Yasuo musiałem dostać. A dziwię się, że w ogóle jest szansa, że wejdzie, bo strasznie dużo chłopów. O! Jest, level 2 Malphite. A on wszystkie Malphite ukradł. Ona bije z tej łapy, co ty tam robisz, waj? Kozak! Nie tracimy punktów żadnych, bardzo dobrze. I mogę sobie zlevelopować teraz. Piorka. Nie zlewapuję teraz, ale jesteśmy przed kurczakami, więc nie ma co nawet chyba. O, Rumble. O, Blade Master. A jest za jeden many, lol. Znaczy za jeden golda. Vi, mam level 2, mała szansa na level 3. Jace'a już w ogóle wywaliłem, no. Kazik jest voidem jeszcze. To Kazik, Cho'Gath i ten, nie? No i dwa Yasuo, jeden Lucian, jeden. Waliłbym tych. Nie wiem, czy jest sens grać te buff na tych rebeli. Jest jeszcze Mastery w ogóle, zapomniałem o tym Mastery. On ma Fiorę? A on ma, tak, on ma Fiorę. Znaczy ma Irelia level 2. Nie wiem, to Vi mi się wydaje, że karuje. On ma jeden przedmiot, no, ona tyle bije. Fajno ma tam Irelia, no, podoba mi się. Spoko, spoko. Ja teraz po tych raptorach do przodu pójdę 8 poziom i poszukamy eko i wrzucimy 6 cybernatików na stół wtedy. A w sumie powinienem wywalić. O, Malphite, dzięki, w końcu przyszedłeś. One skaczą, czy co one robią? Nie pamiętam już. Nie, muszę teraz expa kupować. Nie potrzebuję jednego Blade Mastera, czyli musiał, ale to nie rebela wtedy. Nie, pomyślimy, no. Za dużo myślenia mam. Zawsze tak jest na początku nowego TFT. Jak grałem w te stare, te elementalowe, to ja wszystko wiedziałem, co robię w każdej gierce. A teraz nie mam pojęcia, co robić za bardzo. Pokażcie, jakie przedmioty. Coś tam wyleciało? Z tego chcę? Nie, muszę szybko grać. Snajperzy. Mercenary Blaster to nie. O. Eko szukamy dalej, co? A włożymy sobie. Leone sobie włożymy pod tankiem, żeby było na stoliku.
Zbrakuje jednego Vanguarda. Szkoda, że nie Luciana, tylko Shenna. Muszę lepiej ustawić tego blisko rękę. Ale leci, waj. Dużo tracę, że tych przedmiotów nie używam, to mnie trochę martwi. On ma eko, on już mnie eko zapierdzielił, no nie, no idź. Proszę to Lina i eko znalazł, teraz ja będę mieć problem znaleźć tego eko na 100%. Bo mam wszystkich, tylko eko mi brakuje. Rolling Star. Yeah. To co, rebeli wywalamy? A już jestem zły, że na tej Leonie mam to. Dodamy eko. Weź sobie to na razie. Ty sobie Lucian weź to. No i nie wiem, no zobaczymy. Wszyscy cybernetyki mają przedmioty jakieś? Tak, wszyscy mają. Daj sobie to. Nie wiem co to jest, ale masz przedmiot. Wulkan się kręci, widzę, zabija wszystkich. Będę powinien dostawać po 800 zdrowia i 80 ataku, to jest cholernie dużo. W sumie jako może odporność na magię dostać. No tak już nie będzie tylko cały przedmiot teraz, nie będę więcej dostać. O, jest suło, zapomniałem. Lulu, jakaś podeszła, szmaciura. Space Pirate, Demulsionist. Nie wiem w ogóle co to robi, więc nie chcę, mogę sobie wziąć i poczytać, no. Czego teraz szukam? Eko, Lucianów, Yasuo jest jeszcze nadzieją? Albo już iść 9 poziom jakiegoś rebela włożyć. Na przykład tego Yasuo włożyć rebela. On dużo dostanie, znaczy tego Mastera i... W sumie nie wiem czego teraz szukam nawet. W sumie... Trzy Leony jeszcze. A, Luciana szukam, dobra. A bo jako jest infiltratorem taki, on skacze do tyłu i czas za to. Ale ten Shen tankuje, ja pierdzielę. Ja bicie tą zaję. Chyba w level pójdę. Widzę, wszyscy nie się zabijają. Co to jest za przedmiot? Yasuo jest. Czyli interesuje mnie Yasuo. Z przedmiotów nie mam pojęcia, co robi ta maska na Kasadinie. Jakieś straszne oczy. Chyba muszę poczytać. Eko jest z Rabadonem. A już chyba jest zapierdzielone eko, co? O. Jeszcze do mnie idzie świnia, żeby mi pokazać tego eko. I ten mi Yasuo zapierdzieli. A idź pan. Nie wiem, wezmę to, zobaczymy co robi ten przedmiot. Nie mam pojęcia, co to robi ten przedmiot, ale sobie go wziąłem. Irelia. Co to robi? Atak, speed HP. A construct arises. A kto pierwszy mi umiera? Myślałem, że Leona. Nie wiem co zrobić. W sumie ten Blitzcrank? Mógłbym go na late'a zostawić, no i zobaczyć jak to się będę na jeden, będzie 1 na 1 albo 2 na 2 i wiecie, jakąś kompozycję wtedy komuś zniszczy dzięki temu. To muszę miejscami zamienić, bo są damage dealerze i powinni z boku gdzieś stać. Co się dzieje w ogóle? Ta Fiora jakoś bije, skoro nie dużo. Jako zatrzymał czas i każdemu po ryju sprzedaje. Fiora jeszcze żyje i się leczy. O, mi słoczem się obsrała. At least one item, no. To miejscami muszę zamienić, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy robię błąd, teraz spróbujemy wbić 9 poziom, to nigdy się nie opłacało, ale może w tej grze. Chłop ma 8 i ma pieniądze, to ma 8, nie ma pieniędzy, no oni już wydali wszystko, tylko ten Like Devil ma. A co on ma w ogóle? Ma Dark Stary, widzę, ma Lux, ma jakieś... Karmę ma trójkę. Ma w ogóle coś innego niż ja kompletny.
A Echo 2 ma ten Gels, no dobra. No to mnie chyba pokona w takim razie, jak ma Echo 2. O, czas zatrzymał. Mana by się na tego Echo przydała, a ja tam łezkę wypierdziłem w tą Leonę i ta łezka teraz tam nic nie robi kompletnie na tej Leonie. No, to jest trochę problem z tymi cybernetycznymi. O, jeden Yasuo został teraz. Kurde, czy jest warto szukać? Ja nie mam żadnych przymiotów na tego Yasuo, Lucian, fajnie. O, jeszcze jeden, skłopam już Echo level 2 i co, dalej ja dostaję Echo? Trash, Chrono, Mana, River, nie wiem co to jest w ogóle, weźcie to. Rebel Starship. A Kane jest, nie zobaczyłem w ogóle, co robi Kane. A wchodzi mi w chłopów. Kupuj mi tego Aureliana Sala, kup tego, bo nie wiem co to, chcę zobaczyć co to robi. Elion cały dostaliśmy, to daje manę, nie? To damy to Echo. Refresh. Refresh. Jeden Yasuo. Halo Yasuo. Nie wiem się ustawiać teraz, ale... tylko top 4 mieć. Oj, na ducha gram. Zobaczymy czy wygram na ducha. Dowalibym jednego rebela, tego Yasuo, znaczy tego Mastera i dałbym na ławkę. A właśnie ten Starship. O nie, Gina zostawi się, Gina mnie wyklika pewnie. O, to jest to z tego przedmiotu, to jest. Fajny shield karma, taki niezbalansowany trochę. Czyli na ducha przegrywam, to zaraz spierdzielę. O! Ja bym Fiore teraz mógł sprzedać i dać to na Yasuo ten przedmiot. Musiałem Fiore znaleźć. Nie wiem, statek powietrzny, leć. Rób coś fajnego. Yasuo jest bez przedmiotów. Fiore level 1 musiałem wtedy znaleźć. Nie ma, tych masterii nas srało. No żeby nie odpaść teraz jakoś głupio tylko. A nic z tego co potrzebuje. Leci jakiś statek powietrzny, nie wiem co robi. Strzela rakietami cały czas. Ale wygraliśmy to. Yasuo chyba wykarował. Nie, nie, co się stało? Znowu ten trzeba odkrywać znowu wszystko. Jest top 3. Leci. Z czym to się skalują te obrażenia na tym statku? O! Dawaj Yasuo. Robisz hard carrying teraz. Może Starship jakiś tutaj jeszcze będzie? Nie, nie ma. O! Już lepiej nie mogę nic tu chyba zrobić. Irelia z dwoma Rabadonami ma, co to jest za chory build? Dawaj Joshua! Aj, ta Irelia one-shotuje wszystkich. Statek kosmiczny już umarł. Czemu ta Irelia one-shotuje? Czy już jakiś nowy chory build jest? Patrzcie, ta Irelia rzuca kuj, zabija mi wszystkich. O co chodzi? I tylko ten żel został? Nie wiem, co robi ta bomba. Biorę statek kosmiczny. YOLO. On wziął lepszy 100 razy bardziej przedmiot, ale ja mam statek kosmiczny. Teraz wleci drugi statek kosmiczny. Kurde, nie wszedł. Co to robi? A, Demolitionista dostaje. Dobra, myślałem, że to jest jakiś super przedmiot. Trzeba było może obejrzeć jakiś poradnik.
Co ta fiala zrobi, jak ona dobije? Aha, bo ona z tym go dobija, tak? I ona cały czas to kastuje, tak to działa. Dobra, mniej więcej wiem, jak to działa teraz. No nie wygram, no bo jakiś to jest broken build na Fiorę. Że ona skacze, patrzcie, mi jednostki masz tutaj. Musiałby ją Yasuo sfokusować. Jego jakoś pierwszy odpala, to też jest problem. Mi się odpaliło, chyba za późno, no. Nie, no dobry build na tą Fiorkę zrobił. Znaczy na tą Irelię, co ja gadam. Ale drugie miejsce też wezmę. No, zaakceptuję drugie miejsce. Strollowałem trochę pod koniec, no. Ale mi się wydaje, że jak na pierwszą grę nie było tak źle. Ja się żegnam, zapraszam kolejne odcinki, papatki.